Po moim ostatnim filmie, w którym staram się doświadczyć to samo, co niewidomi w Warszawie, napisała do mnie niezwykła osoba i teraz jadę na spotkanie z nią. Ej, spójrzcie, to też BMW na prąd. Po prostu to tutaj zostawię. Jestem tutaj z Kasią. Kasia jest studentką Czym się zajmuje twój kierunek? Osobami niewidomymi i słabowidzącymi. Uczymy się, jak pomagać osobom niewidomym, słabowidzącym. Ja jestem ogólnie osobą słabowidzącą. Chociaż widzę jednym okiem kilka procent. Ogólnie od urodzenia nie widzę, znaczy słabo widzę. Kiedyś widziałam na twoje oczu, z tym, że jedno oko tam było kilka procent, potem to były jedynie, nie wiem, poczucie światła, poczucie koloru, coś takiego. Po jakimś czasie odbijałam siatkówkę w prawym oku i zostałam w sumie osobą tylko półoczną, no jedno oczą się mówi, tylko ze zaską. Używam powiększenia dużego, bo nie jestem w stanie widzieć małych rzeczy. Ale w sumie każda wada jest inna i tak naprawdę ja cały czas się uczę być z moją wadą wzroku. Chociaż mi nikomu nie oddała, bo jest po prostu tylko moja. Oglądałaś mój film, w którym próbuję wcielić się w osobę niewidomą? Co, jakie błędy największe popełniałem i co masz powiedzieć o tym filmie? Błędy? Jakichś takich bardzo widocznych błędów, tak? Wiadomo, ta technika zrobienia z maską, co też utrudniało, bo spełnili na ten czas maskę. My jako osoby widzące zwracamy po prostu uwagę na inne dźwięki i jakoś tak już wiemy, gdzie czegoś szukać, tak? Mhm. Więc to nie chodzi o to, że jakiś błąd nadają, tylko to po prostu, że no nie doświadczenie, tak? Też z tego zauważyłam. Noga prawa jak szła, to i laska po prawej stronie. Mm-hmm. A chodzi o to, że laska powie, gdzie jest przeszkoda, więc jeśli idzie się prawą nogą, sprawdza się, czy z lewej strony nie ma przeszkody. I potem jak się idzie tą lewą nogą, z której już nie ma przeszkody, sprawdza się, czy prawa noga nie ma przeszkody. I tak się idzie naprzemiennie, tak? Inne filmy, które próbują pokazać problemy niewidomych, to pokazują, jak świat jest zły, że ludzie są niemili, ale za każdym razem, gdy spotykam się z kimś niepełnosprawnym, to mówi, że to nieprawda, że zawsze wszyscy pomagają. Zawsze są i osoby oczywiście, które pomagają i osoby, które nie pomagają, ale chyba większość jest z tych, które pomagają, też bardzo dużo ludzi pomaga, ale nieumiejętnie. Na przykład nawet dzisiaj rano miałam taką sytuację, wchodziłam do pociągu z laską i po prostu poczułam szarpnięć na mojej prawej ręce, że uwaga, uwaga, i w tym momencie moja ręka została szarpnięta, miałam i laskę, więc straciłam czucie, co jest przede mną. Zostałam rozproszona i w tym momencie mogło być wiele gorzej niż ja bym sobie sama weszła z tą laską, tak? I może wiele osób mówi, że świat właśnie zły przez te osoby, ale to nie jest tak, że oni to będą złośliwi, po prostu nie wiedzą. To jest taki pomysł. A jak umiejętnie to zrobić? Umiejętnie podejść do takiej osoby, powiedzieć, że się, jeśli osoba jest zupełnie niewidoma, podejść, powiedzieć, że jest się z prawej strony, na przykład widzi się, że ktoś chce przesuwać przez pasy i polec, no, ja mogę polec swoje łokieć, zgiąć rękę w ten sposób. Zgiąć rękę w ten sposób. I osoba znajdzie tą rękę, złapie się za nią, pójdzie, tak? Tylko nigdy nie podchodzić do ręki z laską i nie szarpać za tą rękę, bo w tym momencie jest bardzo duży dyskomfort. Też bardzo dużo osób uważa, że nagłe krzyknięcie stop, uważaj, przeszkoda, jest dużą rzeczą, ale to też nie jest tak, bo osoba też wtedy traci kontrolę, jeśli jest niewidoma, chodzi z echolokacją, to wszystko się zaburza. Ale po prostu podejść, powiedzieć stop, uwaga, tu jest dziura, mogę pomóc przejść i znowu wystawić rękę, popić, przeprowadzić. Powiedziałeś o echolokacji, mogłabyś wyjaśnić bardziej, na czym to polega? To jest coś takiego, że osoba niewidoma słyszy, na przykład słyszy drzewa, idzie i sobie pstryka i słyszy drzewo, słup, druga osoba. Po prostu słyszy to, co my widzimy, tak? I jak się z tym poruszają, to też dzięki tobie biała laska puka i ten dźwięk się rozchodzi. Dzięki temu można słyszeć ścianę. Jakby to komuś nie brzmiało, można słyszeć ścianę. Właśnie jak ja poruszałem się jako niewidomy, to zastanawiałem się, skąd ludzie niewidomi wiedzą, gdzie iść. Jak
jak oni się w tym odnajdują? To jest tak, że są orientacje przestrzenne, czyli nauka po prostu z własną. Bardzo często jest tak, że osoby niewidome są uczone konkretnej trasy, ale też są tworzone na przykład różne mapy, takie tak zwane wypukłe, które na przykład są, pokazują jakiś chodnik, gdzie się iść i na przykład są, na makiecie są budynki i to wszystko dotykowo sobie tam osoby wyszuje. Potem, nie wiem, przejdzie się z jakąś inną osobą, zobaczy. Ewentualnie są też w tym momencie nawigacje różne, które mówią skręć w prawo, skręć w lewo. Dzięki temu też można dużo wpływ na pamięć. No i na szczęście są ludzie, którzy też pomogą. Tylko tutaj taka uwaga, bo bardzo często, nawet ja chodząc z białą laską, spotykam się, jak dojść gdzieś. Słyszę, no tutaj za białym budynkiem, aha, no fajnie, gdzie jest biały budynek? Albo to musisz pani tam. Fajnie, gdzie jest tam, czy tam jest tyłu? Nie wiem. To Kasiu, jak byś opisała idealne miasto dla osób niewidomych? Jak trzeba stworzyć miasta, by były bardziej odpowiednie dla osób niewidomych? Pierwszy program był udźwiękowiony, tak? Podchodzi się na przystanek, można sprawdzić, który to przystanek, w którą stronę do autobusu. To jest na wielu już tramwajach, na przykład u nas w Warszawie. Też niskie chodniki, tak, niskie krawężniki, ale takie, żeby dało się wykryć blaską. I żadnych słupków i żadnych hulajnóg na drogę. Właśnie, to jest dobry temat. Co sądzisz o tych hulajnogach? Bo to ostatnio była spora kontrowersja, spore były newsy z powodu tych hulajnóg. No, one mogą być, ale nie stoją pod ścianami, bo my nie jesteśmy w stanie po prostu ich ani dosłyszeć, ani zobaczyć. Pukniemy w nie laską, to też tak może być różnie z tym, bo to może, jak się puknie w tą taką tam gdzie się stawia nogi, to może po prostu powiedzieć, dobra, mała przeszkoda, ale tak przejdę sobie po tej przeszkodzie i się po prostu przechodzi po hulajnodze, tak? To, że one tak stoją, nikt nie może się spojrzeć, gdzie one są. Przecież na chodniku nic nie powinno być. A ona tam nagle wyrasta i jak to ominąć, może to z tej strony stoją, może z tej, tak? My teraz jestem w stoi niewidomej. Słabość zawsze jeszcze da radę, ale niewidoma nie. To samo jest ze ścieżkami dostępu. Ścieżka dostępu to są takie linie, które tam są na tych chodnikach na przykład, czy portach. I one też są często zostawiane przez walizki, są zostawiane przez innych ludzi po prostu. Osoba właśnie niewidoma, najczęściej tam idzie, bo można zauważyć, że jak jest ta linia, one idą w ten sposób. I w tym momencie są na przykład jakieś kropki albo jakieś przejście w inną stronę. To jest po to, żeby osoba niewidoma mogła zauważyć, że nie idzie sobie przejście, że to jest peron pierwszy, to jest peron drugi, to jest peron trzeci. Też jak wejść do bramki od metra, że też trzeba jakoś to wyczuć, tak? I właśnie tym sposobem, że jest ta ścieżka dostępu, możemy dojść do tego. Wspominałeś o podróżowaniu. Właśnie jak wygląda podróżowanie z twojej strony? Z mojej strony podróżowanie wygląda tak, że potrzebuję nawigacji. Także nie widzę, co jest przede mną, tak? Mam uszkodzone widzenie i centralne, i też mam widzenie i uszkodzone notowe, i to boczne, tak? Nie podam faktami nazwy teraz. Okej. No to ja nie widzę żadnych odległości, nie widzę, że coś jest metr ode mnie, nie widzę, że coś jest 5 metrów ode mnie. Znaczy, ja widzę tą rzecz, ale nie jestem w stanie wiedzieć, czy jest daleko, czy blisko. Więc biała laska koniecznie. I bardzo często po prostu ta osoba też, mam przyjaciółkę, z którą podróżujemy. No na razie to są takie bliższe z tej miejscowości, znaczy raz byłyśmy w Krakowie, ale tak to jak Mińsk, Mazowiecki albo nie wiem, Lublin. I jak jeździmy tak bliżej, no obie chodzimy z białymi laskami i też obie trochę jeszcze się posługujemy wzrokiem. No i jak idziemy na przykład, jest jasno, widzimy wszystko w porządku, możemy iść prosto. Ale są momenty, w których na przykład jest ciemno już, albo nie wiem, nawet nie ciemno, jest po prostu mrok, albo jest jakieś podziemie. Tam się, no, osoby z kurą ślepotą nie poruszają, tak? I w tym momencie
wyciągamy białe laski. Tak potocznie w szkole dla słowidzących, też w szkole słowidzących, to się nazywa broń krecików. Albo biała laska, znaczy no biała laska nazywana blondynką, o tak powiem. Wyciągamy, po prostu z nimi idziemy. Potem znowu możemy iść normalnie. Też wiele osób się pyta, czy po co podróżujecie, skoro wy nie widzicie. No ale przepraszam, bo dlaczego... Przecież to jest oczywiste, żeby poznać, tak? Bo to, że nie widzimy, to nie znaczy, że my tego nie czujemy, to nie znaczy, że my tego nie, jakoś inaczej nie przyjmiemy, tak? Możemy pójść, podejść, dotknąć. A też wiele miast, na przykład w Krakowie tak jest, jest na przykład rynek. I okej, okay, rynek jest dostępny dla wszystkich, a przy rynku stoją na przykład makiety tego, że to jest rynek, jak on wygląda. No to ciekawe, o czym powiedziałeś, bo w zasadzie no, masz rację, bo podróżowanie to nie tylko oglądanie widoków, ale również ludzie, ale również różne jakby atmosfera całego miasta, również potrawy. Dzięki Kasia za tą rozmowę. Nie ma za co.